walka z wiatrakami. Uła, masakra. Nie zastanawialiście się nad fotografią poklatkową, najlepszymi? Jeżeli warunki czasami nie sprzyjają, to może czasami fajnie też kreatywnie można podejść do fotografii, a jeżeli warunki sprzyjają, to już w ogóle warto się nad tym zastanowić, w jaki sposób to wykorzystać. Przy takich warunkach można osiągnąć całkiem fajne efekty. Oczywiście fotografia poklatkowa, no z fotografią troszkę mniej już ma, bardziej z wideo, ale niestety trzeba zrobić tych trochę zdjęć, żeby to wideo powstało. Jestem na górze. Trochę się cofnę. Jesteśmy nad jeziorem Guinnessa. O, w górach Wicklow. Jak możecie zobaczyć, nad samym grzbietami gdzieś tam światło fajnie przechodzi. Będę chciał to złapać i wam pokazać. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mój pierwszy kadr, jak sami widzicie, z tyłu piękny, o, z tyłu mam piękny ogień i chciałbym go wykorzystać. Pierwszy plan będzie ten kamień i w tle będzie jezioro. Będę do was tak mówił. Najważniejsze ustawić sobie odpowiednio kadr i pamiętać o tym, najlepiej podgląd na ekranie mieć do kompozycji. Jak sami widzicie, tu się dzieje. Na razie to jest tylko ustawienia do kadru, ale również trzeba pamiętać, że warto przełączyć sobie na tryb wideo i 16:9, ponieważ w takim formacie mamy wideo, więc o tym trzeba należy pamiętać. Patrząc na swoją kompozycję na 16:9, ja sobie jeszcze trochę podniosę do góry, tak żeby było odpowiednio. Oczywiście później sobie mogę odpowiednio też przyciąć podczas edycji, ale chciałbym ułożyć sobie swoją kompozycję odpowiednio i w tej chwili już mam kompozycję ułożoną. Ustawiam sobie, wybieram sobie fotografowanie z interwałem i teraz tak, interwał. Przy takich chmurach one jakieś szybkie nie są, więc wybieram sobie 3 sekundy. Właśnie tu 3 sekundy mam i teraz liczba zdjęć, 451 zdjęć co 3 sekundy będzie się robić i to będzie na trybie manualnym. Ja będę sam sobie dopasowywał ekspozycję, ewentualnie będę jej pilnował. Co jest również ważne w tej chwili, to jeszcze muszę sobie ustawić autofokus, zablokować i robię zdjęcia wszystko w RAW i będę edytował. I będę się starał tego apartu jak najmniej dotykać, ewentualnie tylko ekspozycję po prostu poprawiać. Oczywiście, żeby łatwo nie było, to mży troszeczkę. Chyba nawet sami to widzicie. Tam.
więc łatwo nie jest. Na pewno się będą kropelki robić deszczu, więc muszę na to uważać. Mam te 3 sekundy takiego buforu na wyczyszczenie obiektywu. Co jeszcze? W tym momencie robię sobie sekwencję zdjęć. No sami widzicie, jest ogień. Moje naświetlanie jest na najjaśniejsze partie ustawione, więc mam zdjęcie troszeczkę przyciemnione, ale dzięki temu aparatowi mogę spokojnie te cienie sobie wydobyć bez jakichś dużych artefaktów jako szum, więc naprawdę mogę sobie z tym poradzić bardzo łatwo. Późniejszy etap to jest właśnie, będzie edycja zdjęć w Lightroomie, później jest LR Timelapse. I to jest tyle. Jeżeli byśmy chcieli więcej, możemy iść do After Effects i sobie to jeszcze dołożyć. After Effects jest dosyć zaawansowanym narzędziem, jeżeli chodzi o timelapsy, więc tutaj LR Timelapse jest bardzo dobrą alternatywą, ponieważ bodajże do 250 zdjęć, do takiej sekwencji, taka sekwencja, jeżeli zrobimy 250 zdjęć na 24 klatki, to mamy około przeszło 10 sekund filmu i to spokojnie możemy sobie obrobić. Ja używam głównie, to jest właśnie Lightroom, LR Timelapse i następnie przechodzę, jeżeli chcę, do After Effects i ta edycja taka dosyć bardziej mocniejsza, żeby sobie jeszcze na przykład ustabilizować wideo i czy też ten klatkaż, który mam, i tak samo później można troszeczkę jeszcze wyedytować, ponieważ nie zawsze LR Timelapse lubi taką mocną edycję w Lightroomie, co później powoduje, że mamy flickering, czyli takie migotanie kolorów czy też ekspozycji. To będzie to migotanie ekspozycji, ponieważ ja manualnie ustawiam sobie aparat, więc on robi tak zdjęcia, a ja sobie manualnie ekspozycję będę dobierał, więc ta ekspozycja w tej chwili jest ustawiona. Ja mogę sobie teraz patrząc, widzę, że można by było sobie wziąć i troszeczkę rozjaśnić tą ekspozycję za bardzo. Oczywiście podgląd jest dosyć szybki, więc czasami muszę plus minus dodać, zanim mi zniknie na ekranie podgląd zdjęcia, więc... Ale zobaczcie, co się dzieje. Jaki ogień. To jest normalnie, ja nie wiem, dawno takich warunków nie miałem, jak przyjechałem. Ogólnie cały dzień piękne chmury, tylko, ale słonko świeciło. Dziś przyjechałem tutaj, naprawdę jest niesamowicie. Zobaczcie, co się dzieje. Jak ja tu przyjechałem, to deszcz padał. Ja mówię, jejku, a u mnie słońce świeciło, a to jest tylko 10 minut drogi stąd, więc... Bardzo jestem zaskoczony. Tam w dolinie jest niesamowicie. Tylko pilnować. Staram się też, jak podchodzę do aparatu, żeby za bardzo się nie trząsł. I wtedy właśnie będzie po całości ładnie. Jak najmniej tych drgań w tym aparacie. O, słuchajcie. O. Walka z wiatrakami. Uła, masakra. Rozpadało się niesamowicie. Niestety jeszcze idzie timelapse, ale to już będzie koniec. Niesamowite. Ale tak, jest całkiem nieźle. Szkoda, że tego nie możecie do końca zobaczyć. Tak, te parę zdjęć na pewno będzie i będę próbował ten timelapse jeszcze wam pokazać, jak to wyszło do końca, ponieważ pogoda jest nieprzewidywalna. Ostatni błysk. Witam Was przed komputerem już. Tutaj mam już utworzone foldery, w których mieszczą się moje zdjęcia RAW właśnie z tego pleneru. W tej chwili jesteśmy w LR Timelapse i klikając na folder, gdzie mam RAWy, po prostu ładują mi się w tej chwili moje zdjęcia.
chwilę to zajmie, zanim się wszystko zaupdate'uje i za chwilę wracamy. Już mam podgląd swojego timelapse'a i tą niebieską linię, którą tu widzicie, to jest moja ekspozycja. Na początku miałem zdecydowanie za jasno i teraz jak sobie będę przesuwał od razu tutaj, aha, tu jest moja ręka, okej, już pamiętam, co zrobiłem. Zrobiłem pierwsze kilka zdjęć podglądowych i następnie zrobiłem rękę, które to jest piąte zdjęcie. I następnie zrobiłem rękę i wiedziałem, i teraz wiem, że się zaczyna od szóstego zdjęcia, zaczyna się timelapse. Czyli sobie zaznaczam pierwsze 5 zdjęć i chcę je usunąć. I w tej chwili mam od początku. To były tutaj, ten błysk, to były moje manualne ustawienia, więc ja tutaj w tej chwili po prostu trochę podniosłem ekspozycję, aby rozjaśnić, ale ona była za jasna. Później przyciemniłem znowu. I gdzieś dotąd doszliśmy. I tu już zaczynało padać, jak widzicie. I tu zaraz mi się skończy wszystko. Jak możecie zobaczyć, tu już się kropelki deszczu zaczynają, a tu już chaotycznie chyba podszedłem do czyszczenia, nie nadążałem z czyszczeniem i musiałem dotknąć pierścień zooma i musiałem zmienić ogniskową. Na to wygląda, więc te klatki nie będą już mi użyteczne, ale jak sami widzicie, tu już tak jest woda, więc tak bym tych klatek nie mógł za bardzo użyć, gdzie to największe światło było, a szkoda. Więc powiedzmy, zobaczmy, dokąd dojdziemy. Tu jeszcze jest parę. Część się da uratować. Ok, czyli popatrzmy to i tu. Ok, czyli od tego zdjęcia wszystkie w dół też mogę usunąć. I w tej chwili mam 250 zdjęć. Nie jest źle. Oczywiście tu jest kawałek mojej czapki, tu są krople. Ja to spróbuję sobie później wyczyścić jeszcze, ale mniej więcej mój timelapse wygląda tak. To jest podgląd z samych RAW-ów w tej chwili, który widzicie. Bez żadnych efektów. To, co się działo. Ok. Zobaczmy. Więc to wygląda tak. W tej chwili już mam... Mogę zrobić tutaj keyframes, czyli dodać takie klatki, które będę edytował w programie Lightroom. I teraz tak, fajnie sobie kreować kilka w punktach, gdzie się zazwyczaj światło zmienia. Czyli na przykład chciałbym mieć jeden na początku, jeden gdzieś tu, nawet może być tu, tu i tu. Ok, tam ja zazwyczaj sobie robię około 5. Wtedy te 5 zdjęć, one będą wyedytowane i później będzie pomiędzy nimi po prostu synchronizacja reszty zdjęć właśnie do tych plików, do tych 5 zdjęć, które tu mamy. Następnie Holy Grail, staramy się wyrównać do tej linii, jak się da. Czasami praktycznie można jej w ogóle ich nie ruszać. Zostawmy tak i teraz zapisuję. W tej chwili zapisane zdjęcia, one się zapisują, że są 5 tych keyframe'ów mam i te ustawienia Holy Graila zapisują się w XF-ach, w RAW-ach. I teraz tak, opcja jest tak, złapiecie, możecie wrzucić to do Lightrooma, czy też otworzyć Lightrooma, jak macie już zdjęcia dodane do Lightrooma, tak jak ja mam w tej chwili, i po prostu je odświeżyć i one będą załadowane, co Wam za chwilę pokażę. Musimy teraz przejść do Lightrooma, a następnie wrócimy z powrotem do timelapse'a. Jesteśmy już w Lightroomie. Mam tutaj swoją sekwencję. Zaznaczam Ctrl A, wciskam na klawiaturze. W tej chwili przychodzę do Metadata i Read Metadata from Files, czyli Lightroom będzie czytał pliki XML, jak sami widzicie, wszystkie, które
które w LR Timelapse my was zaznaczyliśmy, więc on będzie nam wyszukiwał tych 5 kluczowych zdjęć i w tej chwili musimy tu na dole zmienić na keyframes, czyli te zdjęcia, które my zaznaczyliśmy, które mają być do edycji, czyli te 5 naszych zdjęć, więc chwilę zanim to, bo to w Lightroomie dosyć wolno idzie, więc zanim to będzie, więc chwilę potrwa. Mamy naszych 5 zdjęć już zaznaczonych i w tej chwili przechodzimy do modułu Develop. Zaznaczonym pierwszym zdjęciem. Ja sobie tutaj zrobiłem swoje presety, mam takie przygotowane, ale możemy przejść po kolei bez tych presetów. Więc pierwszą klatkę, którą bym chciał, czego bym zaczął, to bym zmienił od profilu koloru i bym poszedł do dedykowanego od Nikona i wezmę tutaj flat w tym przypadku, ponieważ moje zdjęcie jest dosyć mocno niedoświetlone, więc bardzo mi się to przyda, które detale wyciągnąć. I teraz tak, LR Timelapse bardzo nie lubi, kiedy niektóre suwaki są bardzo mocno używane, więc warto się skupić tylko na delikatnych edycjach. Jak jest na przykład whites, to też starajcie się nie przechodzić za bardzo. Highlights, shadows, to już jest naprawdę poniżej, praktycznie max 5-6 można sobie dociskać albo odciskać, jak shadows na przykład tutaj w tym wypadku, naprawdę nie więcej, ponieważ powstają różne dziwne artefakty, naprawdę różne dziwne artefakty się dzieją i po prostu lepiej z tego nie korzystać. Troszkę dodam ekspozycji. Okej. Ale powiecie, jak wtedy edytować, jak tak można delikatnie. Za chwilę wam pokażę. I mam blacks. Blacks mam tu wystarczająco, tylko mam po prostu trochę jeszcze ciemno. Saturacji możemy dodać. Lub zamiast saturacji możemy się posilić tutaj od kalibracji. Zobaczcie sami. I to są ciepłe kolory. Ok. Powiem wam tak. Mniej więcej, dodam jeszcze teksturę. Clarity naprawdę delikatnie. I Dehaze również. Ponieważ ja zazwyczaj staram się nie dodawać powyżej plus 5, max 7, naprawdę max 7. Na pewno nie chcę przechodzić powyżej plus 10 wartości, ponieważ no, naprawdę się dzieją cuda. Ale za to na przykład możemy sobie krzywą dosyć mocno podciągnąć i wtedy dopasować do naszej ekspozycji. I teraz, jak sami widzicie, mamy już detal ładnie wyciągnięty, ale to jest jeszcze nie koniec, spokojnie. I teraz tak, trochę ocieplę, bo wiem, że tam było zdecydowanie cieplej. I tinty dam na 6-7. Zobaczmy. Ok. Teraz przejdę do gradientów i to są już dodane przez LR Timelapse gradienty, które możemy wykorzystać właśnie w Lightroomie. Więc klikając na poszczególny, możemy po prostu teraz suwakami sobie na przykład trochę dodamy kontrastu. Ja teraz będę się starał nie przechodzić powyżej 10 i zasada jest podobna, też staramy się nie za bardzo szaleć suwakami. Ok, spróbujmy tak. Clarity lekko. W porządku. I teraz użyję dolnego suwaka dla rozjaśnienia jeszcze dołu. Możemy sobie spokojnie dopasować. Zobaczmy. I teraz tak, blacks, jeszcze spróbujmy sobie lekko dodać dla kontrastu. Robimy kontrast.
I dół mi się wydaje, że jest trochę zielony. Dodam na 4, zobaczmy. Lekko. Dodajemy Dehaze. Clarity. Może tak na 3. W porządku. To mamy. Dodam tutaj na 10. Ja zazwyczaj w takim przypadku tu mam już gotowe zdjęcie. Może ono jeszcze nie wygląda tak perfekt, takie szkliste, ale zazwyczaj właśnie Electimelapse nie lubi mocnych ingerencji, dlatego lubię, jak już wszystko sobie połączę, lubię wejść do After Effects i wtedy sobie w After Effects jeszcze dodatkowo wyedytować te zdjęcia, dodając więcej kontrastu. Patrząc tutaj, jeszcze dodajmy, spróbujmy dodać, bo jest ciemno, gradient owalny i tutaj mamy dwa punkty, które możemy dodać, które są wygenerowane przez LR Timelapse i ja tylko ekspozycją sobie lekko pójdę w górę. Że tak się wyrażę. Słuchajcie, to wezmę sobie tutaj niżej i spróbuję sobie to przyciemnić, aby za bardzo mnie nie żeby za bardzo nie odwracało uwagi i jeszcze wejdę w gradient i tutaj jeszcze górę spróbuję sobie przyciemnić, bo fajne chmury są, naprawdę się tam dzieje. I teraz tak, zdjęcie mam już przygotowane i teraz shiftem klikam na ostatnie zdjęcie myszką i następnie przechodzę do menu i tutaj mamy takie jakby S i teraz synchronizacja keyframes, czyli synchronizacja tych zdjęć, które mamy. Jak sami widzicie w podglądzie, od razu Lightroom nam wszystko ładnie łączy z kolorami. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. To jest ostatnie zdjęcie. Nie ma tutaj jakichś dużych różnic między ekspozycją, co bardzo dobrze wpływa na to. Było ciemniej. Oczywiście gdzieniegdzie, jak sami możemy zaobserwować, pojawiają się bliki od deszczu, ale ja to sobie połączę, przepraszam, naprawię później. Ok. I teraz w ten sposób wyedytowane, no naprawdę nie muszę nic tutaj więcej robić. Jestem zadowolony na razie z tego. I w tej chwili zaznaczając wszystkie zdjęcia, jeżeli nie macie ich zaznaczone, klikacie na pierwsze zdjęcie, shift wciśnięty, ostatnie zdjęcie klikacie i wciskacie Ctrl S. Na Macu będzie Command S. Czyli jakbyście zapisywali te informacje, które tutaj macie do XF-a. I następnie w tej chwili zapisane te informacje musimy odczytać w LR Timelapse i tutaj na nasze na razie sprawa w Lightroomie się kończy i przechodzimy do następnego programu, który jest LR Timelapse, czy też do niego wracamy. Jesteśmy już w LR Timelapse. To jest nasz RAW tutaj. Pliki. Tu są też 6 RAW-ów usunięte. LR Timelapse tworzy folder i do niego wyrzuca pliki usunięte. Czyli one tak jakby zostały przesunięte, skopiowane, czy też przesunięte bardziej do folderu nowego. On jest nazwany RAW Removed i nasza sekwencja jest tu 251 zdjęć i tutaj jak widzicie po kolei mamy keyframes, później jest Holy Grail i teraz naszym zadaniem będzie, gdzie mamy już zapisane te wszystkie informacje w XF-ach, odświeżyć ponownie w LR Timelapse klikając Reload i w tej chwili LR Timelapse załaduje nasze do keyframe'ów, do tych zdjęć 5, jak sami widzicie już w podglądzie jest, załaduje te informacje. Następnie mamy Auto Transition, to jest ta ikonka. I teraz będzie się magia działa na tym ekranie. Oczywiście jeszcze nie będzie tego widać
co byśmy chcieli, ponieważ tylko nasze 5 klatek jest wyedytowane, a żebyśmy zobaczyli cały efekt, dopiero musimy wcisnąć Visual Previews, czyli właśnie to też będzie kolejna ikonka, a to będzie bardzo, bardzo długo trwało, ponieważ to się musi przerenderować. I wciskam po prostu ten plik i zaczyna cała się magia. Magia się skończyła. Zobaczmy, tak wygląda już połączone zdjęcia, które są wyrównane do ekspozycji, do tych 5 klatek. Całkiem fajnie to wyszło. Fajnie widać. No to jest niesamowite w timelapsach, że możemy zaobserwować właśnie coś, co gołym okiem czasami jest bardzo ciężko zaobserwować. Zobaczcie ten deszcz, to wszystko tutaj przechodzi, za chwilę pyk i już mam wszystko na obiektywie. Super, to się Visual Previews się skończyły i to jest moja ekspozycja w tej chwili. Tak ona wygląda, została wyrównana. Oczywiście ona idzie troszeczkę ciemniej ze względu na to, że te chmury coraz bardziej mają natężenie ciemniejsze, więc ona idzie troszeczkę w dół, ale pamiętacie, było takie bumpy tutaj dosyć mocno, więc w tej chwili została praktycznie wyrównana. I nie ma tego migotania właśnie takiego od ekspozycji, gdzie zmieniałem kolejnym naszym, jak tu możecie zobaczyć, kolejnym naszym przyciskiem jest Visual Deflicker. O co tutaj chodzi? To chodzi o to, aby jak najbardziej wygładzić właśnie to migotanie. Mnie się to praktycznie udało poprzez edycję. Nie miałem takich drastycznych przeskoków, jeżeli chodzi o ekspozycję. Jeżeli one by były, można wyrównać i tutaj mamy siłę, jak sami zobaczycie. Ja na przykład dam na 30 i wtedy ta linia, ona bardziej się robi taka gładka. Oczywiście moja linia ogólnie jest prawie cały czas gładka w tej chwili, więc ciężko to zaobserwować i ja na przykład sobie wezmę, dobra, zróbmy sobie gdzieś tak w połowie 15, spokojnie mi to dobrze, weźmy 20 i mam, żeby dwa razy mi przeszło, multipass, deflicker razy 2 i po prostu wciskam apply i w tej chwili znowu musimy troszeczkę czekać, aż LR Timelapse jakby przetrawi nasze pliki wszystkie i następnie, jak już będziemy mieli to zrobione, to przechodzimy z powrotem do Lightrooma. Jak sami właśnie widzicie, te linie, gdzie one po prostu giną, tam już jest proces zrobiony. Takie można zaobserwować, takie małe właśnie wyskoki, to są właśnie, to jest ta nasza ekspozycja, gdzie czasami jest migotanie, ale to migotanie też może być naturalnie, gdzie tam słońce przychodzi, w tym miejscu po prostu jest troszeczkę jaśniej, więc tu chodzi bardziej o usunięcie tego właśnie, tych skoków z ekspozycji, które my manualnie na przykład, czy czasami aparat sobie źle dobiera i jest jaśniej, ciemniej, takie nienaturalne światło. Więc teraz znowu chwilę musimy poczekać, czas na kawę, wyjście z psem, czy jak kto woli. Visual Deflicker skończył swoją pracę dosyć szybko, więc spacer z psem akurat w tym momencie mi odpadł. Co jeszcze? Chciałem powiedzieć, ja mam jeszcze, to już mam zakończone tutaj w tym momencie i teraz tak, stąd po prostu musimy przejść do Lightrooma, aby Lightroom przetrawił znowu te pliki, musi XF-y wyczytać te informacje, które mu tutaj zadaliśmy, aby te zdjęcia wszystkie wyglądały tak, jak mamy tutaj na podglądzie, następnie wygenerować pliki i możemy zrobić wideo poprzez właśnie LR Timelapse. U mnie troszeczkę to wygląda inaczej, ponieważ efekt końcowy zazwyczaj generuje pliki w Lightroomie, ale je łączę jako wideo w After Effects. Tego wam nie pokażę, ponieważ After Effects mam na innym komputerze, ale tu wam pokażę w razie czego, jak ta ma wyglądać, żeby z LR Timelapse utworzyć plik wideo. Ale do tego jeszcze wrócimy. Zanim wrócimy, chciałem się pochwalić, że w międzyczasie jeszcze zrobiłem drugiego timelapse'a z drugiego aparatu, który miałem, po prostu nie mówiłem w tym czasie do was. On był przesunięty troszeczkę w bok i był bardziej, że tak powiem, zoom zrobiony. Nie wiem, bo się wciąż ładuje.
pliki się ładują i miałem z tej strony, więc podobna sytuacja, już tego nie będę wam pokazywał, jak ja to zrobiłem, ale przy tym filmie, no w tej chwili cały czas się zdjęcia czytają, jeszcze się tak ekspozycja, ale przy tym time-lapse, przy tej sekwencji, podobna sytuacja. Było ładnie, ładnie przyszedł deszcz i wszystko zachlapane, więc ja jeszcze tych plików nie dotykałem, więc najpierw chcę skończyć pierwszy, a później zacznę drugi. Na pewno wam w efekcie końcowym pokażę, jak to wyglądało. Tutaj ten time-lapse był ustawiony na preselekcji przysłony w aparacie. On automat, w takim trybie półautomatycznym, gdzie widzicie ten skok tutaj. Ja później zmieniłem kompensację ekspozycji na minus bodajże pół albo nawet więcej, już teraz nie pamiętam dokładnie, i po prostu nie wiem, czy tu będzie widać, w którym miejscu to było, jakby był, o, już mamy podgląd, to jest skok, jest gdzieś tutaj, no nie pokazuję akurat tego. Ale timelapse wygląda mniej więcej właśnie tak. Też to światło boczne idzie pięknie tu i pewnie, jak sami widzicie, tu już się pojawiają już krople deszczu, więc będę gdzieś musiał, będzie około 170 klatek akurat tu i później już padało. Ale to światło jeszcze gdzieś złapane. To będzie musiało być ciemniejsze, a tutaj będę musiał troszeczkę rozjaśnić, aczkolwiek tylko pewnie dół, bo jak sami możecie zaobserwować, góra jest pięknie naświetlona. No niestety tutaj, gdzie było największe światło, właśnie deszcz już padał, więc co fajnie właśnie jeszcze do tego dodaje to soczystość tych kolorów, bo wypatrzycie tylko na pliki RAW obecnie. Więc no niestety, czasami tak bywa, ale to się nie ma co poddawać. Słuchajcie, no tak jest właśnie z fotografią, czy też z timelapsami. Po prostu działamy i bierzemy to, co nam dają. Jesteśmy z powrotem w Lightroomie. Tutaj moja sekwencja RAW-ów i w tej chwili muszę po prostu wcisnąć Ctrl-A, zaznaczając wszystkie RAW-y i z powrotem w menu, gdzie mam metadata, read metadata from files, czyli on mi czyta XF-y, które zostały informacje zapisane z LM Timelapse, i to trwa długo, ponieważ no, każdy plik jest czytany, zanim on zostanie automatycznie zupdate'owany, chwilę naprawdę potrwa. Tego bardzo nie lubię, ale niestety nie idzie tego obejść, a LR Timelapse z Lightroomem świetnym są takim kombajnem, jeżeli chodzi o timelapsy, więc na razie innego rozwiązania lepszego, tak przyznać, ciężko znaleźć. Oczywiście można to robić w After Effects, ale to też muli bardziej jeszcze nasz komputer, więc nic innego nie zostaje, jak po prostu poczekać. Już nasze RAW-y są zupdate'owane. Jak sami słyszycie zapewne, tylko czekać przy tworzeniu tych zdjęć. No niestety, tak troszeczkę jest. Albo nie, może stety, albo niestety. Ponieważ nawet jeżeli fotografujemy, robimy timelapsy, słuchajcie, mamy czas na oglądanie tego, co się dzieje do nas, wokół nas. Nie jesteśmy skupieni na robieniu zdjęć, tylko od czasu do czasu sprawdzamy naszą ekspozycję i tyle. Jeżeli chodzi o post-processing, no to chwilę to wszystko też zajmuje, więc musimy poćwiczyć cierpliwość. Tutaj ja nic nie mam do przycinania, na razie nic nie robię. I teraz są dwa etapy, które... Etap pierwszy taki, który jeżeli wykorzystujemy LR Timelapse do tworzenia w tej chwili pliku wideo, to musimy zaznaczyć swoje wszystkie zdjęcia. Ja je miałem zaznaczone. Ja tu wciskam na ostatni Ctrl-A i mam zaznaczone wszystkie pliki, następnie eksport i w tej chwili tu mamy gotowe presety, jakie byśmy chcieli wygenerować z tego pliki. Czy to będą pliki z 4K, czy to będą oryginalne, czy chcemy TIFFy, 8-bit, 16-bit, oczywiście TIFFy zajmują mnóstwo miejsca i ja z reguły korzystam z wygenerowania oryginalnych JPEG-ów z oryginalnej rozdzielczości. Jeżeli klikniecie tak, dostosujecie sobie, co tu chcecie, czy nawet nie musicie korzystać tutaj z tych opcji, tylko sobie możecie kliknąć, w co chcecie. Generujecie, eksportujecie z RAW-ów
pliki, które będą generowane. Następnie ja nie będę wchodził w ten proces, ponieważ mój proces będzie troszeczkę inny, końcowy. Ale to jest, chcę wam nakreślić, jak to wygląda. Więc wybieracie sobie, powiedzmy tak jak ja na przykład, czy chcecie w 4K, no to jeżeli wy dobieracie już do rozdzielczości, to już wcześniej musicie sobie zdjęcia przyciąć do 16:9 formatu, ponieważ taki jest wideo. Taki jest format naszych telewizorów, czy też w kinach jest troszeczkę inny format. Ale jeżeli wybieracie sobie oryginalny plik i chcemy sobie to później gdzieś tam przyciąć, powiedzmy w dowolnym programie, gdzieś, a czy też zoomujemy do 16:9, więc to jest tak naprawdę do woli, więc tutaj sobie dobieracie opcję i eksportujecie. Moja opcja jest, i zanim jeszcze skończę, jeżeli się pliki wyeksportują, następnie automatycznie będzie się uruchamiał LR Timelapse z oknem, gdzie możemy wyrenderować plik wideo. Jeżeli nasze zdjęcia się wyeksportują w Lightroomie, tak jak powiedziałem, wyskoczy nowe okno z LR Timelapse i to jest właśnie to okno. I tutaj mamy dobranie możliwości, które będziemy mogli sobie dobrać do rozdzielczości, klatkaż, kodek, gdzie zapisać, motion blur, możemy sobie mniejszy, większy dodać. Tutaj mamy jak przycięcie do 16:9, żeby wyjście było to, co, o czym mówiłem, jeżeli mamy oryginalne pliki, możemy sami później sobie dopasować to przycięcie. Quality, no to jest, wszyscy dobrze wiemy, to jest kodek 420, te są niedostępne tylko w wersji Pro, moja wersja jest to standardowa, nie jest wersja Pro, więc nie mam takiej możliwości, ale ja sobie to robię w After Effects akurat. Więc gdzie już mamy wszystko gotowe, zaznaczamy i wciskamy render wideo. I wtedy LR Timelapse nam renderuje właśnie plik wideo. A ja chcę po prostu wyeksportować moje zdjęcia na desktop, na dysk twardy, mieć gotowej JPEGi i sobie po prostu wybiorę odpowiedni dysk, gdzie mam lokalizację, to nie będzie 20, będzie timelapse, Irlandia będzie 21, Wicklow, bo to było Wicklow i to jest właśnie ten folder. To jest ta lokalizacja i mianowicie ja sobie ustalam nazwę, żebym wiedział, folderu to będzie 21, bo jest rok 21, to był 09, czyli miesiąc i 19 dzień, kiedy to było fotografowane i to jest pierwszy timelapse, czyli jest A. Z podkreśnikiem będzie Wicklow Mountains, żebym wiedział i na końcu będzie JPEG. Że wiem, że tam będą JPEGi. Jakość mam na 88, tutaj mam ustawione na rozdzielczość na 72 dpi i tyle. Mam wszystkie zdjęcia zaznaczone i mianowicie wciskam eksport i w tej chwili znowu trochę potrwa, zanim to się zapisze. Ja w tej chwili tylko już wam pokażę efekt końcowy, który ja mogłem zrobić już w postprocesie w After Effects, ponieważ no, tak jak mówiłem, LR Timelapse, no, nie ma możliwości usunięcia tych artefaktów, które są na zdjęciach w postaci deszczu, czy też właśnie ręki, a tam sobie z tym będę łatwiej mógł poradzić. I to by było tyle na dzisiaj. Pogoda jest nieprzewidywalna. Mam nadzieję, że ten film się wam do czegoś przyda. A ja się muszę zabierać i schować sprzęt, bo on niby jest wodoodporny. Ale kto wie na ile. Cześć!